mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach, w którym jednak od czasu do czasu przynajmniej omawiam również czasopisma. Notabene byłbym gotów zwiększyć pulę tych omawianych czasopism, poświęcić może osobny, nieco dłuższy odcinek raz w miesiącu różnym czasopismom, które są obecne na rynku polskim, do których warto sięgnąć. No, ale jest to też kwestia i czasu, i kwestia finansowa. By móc realizować takie pomysły, takie projekty, potrzebne też jest mi Państwa wsparcie. Jeśli zatem ten odcinek, czy inne odcinki Państwu się podobają, proszę o polubienie. Jeśli generalnie podoba się Państwu to, co robię, proszę o subskrypcję. Jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału, to proszę o udostępnianie linków z poszczególnymi odcinkami, które przypadły Państwu do gustu. Moim celem jest promowanie przede wszystkim dobrej książki katolickiej, a w tym przypadku też dobrych czasopism katolickich, ale też konserwatywnych, a także ogólnie książek, publikacji, których można znaleźć piękno, dobro i prawdę. I dzisiaj będę krótko omawiał jedno z takich czasopism. I tym czasopismem, zresztą po raz kolejny i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, jest dwumiesięcznik Polonia Christiana. Numer wrześniowo-październikowy, numer poświęcony romantykom. Główny blok tekstów jest poświęcony romantyzmowi, zatytułowany Raz na zawsze romantycy. I ten blok Państwu polecam, aczkolwiek nie będę go szczegółowo tutaj omawiał. Zachęcam do jego lektury. Notabene, skoro już mowa o romantykach, to z książki, którą omawiałem już mówiąc krótko, polecam rozmowę z profesorem Andrzejem Waśko, który właśnie mówi o romantyzmie. Obala też, jak sądzę, pewne mity czy stereotypy na temat romantyzmu i roli romantyzmu także w literaturze, w kulturze i w świadomości polskiej. Zatem polecam Państwu blok tekstów Raz na zawsze romantycy. Naprawdę warto ten blok tekstów przeczytać, ale w tym odcinku nie będę ich omawiał. Chciałbym natomiast wyjątkowo zwrócić Państwa uwagę na felietony. Każdy numer, każde wydanie dwumiesięcznika Polonia Christiana zawiera cały pakiet tekstów o najróżniejszej tematyce. Między innymi o cywilizacji, o wychowaniu, o kościele, o gospodarce, o historii, o kulturze, a nawet są teksty związane z gotowaniem, z kuchnią. Więc jest tutaj co czytać i dzisiaj parę słów o felietonach. Zacznę od końca, bowiem na końcu zawsze znajduje się felieton, którego autorem jest, czy raczej należałoby może powiedzieć był, Plinio Correa de Oliveira. I w tym wydaniu mamy jego felieton pod tytułem Prawdziwa rola aniołów stróżów, który tak naprawdę jest fragmentem wykładu, który autor wygłosił dokładnie 2 października 1964 roku. I na wstępie czytamy tutaj między innymi, cytuję: Nierzadko dziś hołubimy wypaczony obraz anioła stróża. Wielu postrzega go jako czynnik zapewniania im rozmaitych korzyści. Nie to jednak jest rolą aniołów stróżów. Racją ich istnienia jest przede wszystkim udzielanie ludziom pomocy w trudnościach natury duchowej. Bóg towarzyszy nam poprzez działanie aniołów, którzy uczestnicząc w ludzkich zmaganiach, pomagają nam realizować nasze powołanie.
A więc autor w swoim tekście prostuje wypaczone wyobrażenia o aniołach stróżach, także wyobrażenia, które są często naiwne, sentymentalne i sprowadzają rolę anioła stróża jedynie do takiego stróża, który chroni nas przed czymś niebezpiecznym, przed wypadkiem, a może nawet utratą życia. A jak podkreśla autor, ich rola jest przede wszystkim duchowa, pomoc w trudnościach duchowych, aczkolwiek nie wyklucza to też pomocy aniołów stróżów również w sytuacjach takich w codziennym życiu, sytuacjach związanych z bytowaniem w tym świecie materialnym. Jeśli mówimy już o aniołach, to mamy tutaj również felieton o aniołach upadłych, a precyzyjniej o satanizmie. Jego autorem jest również stały felietonista dwumiesięcznika Polonia Christiana, a mianowicie Waldis Grinsteins. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko. Jego tekst zatytułowany jest Satanizm – niepostrzeżenie się rozprzestrzenia. I autor pisze m.in. W kolumbijskiej gazecie El Heraldo przeczytałem artykuł na temat grupy przestępczej, która kupowała noworodki od uciekających z kraju Wenezuelczyków, by je sprzedawać za granicą, głównie do Europy. W jakim celu? Do satanistycznych rytuałów. Grupy satanistyczne używające krwi zamordowanych niemowląt chętnie i słono za nie płacą. Artykuł obudził moją ciekawość, postanowiłem sprawdzić, ile i co pisze się w internecie o satanistycznych zbrodniach. I autor dzieli się tym, co odkrył, jakie wiadomości, jakie artykuły znalazł o satanizmie w internecie, w mediach. No i jest to rzecz w gruncie rzeczy przerażająca. I ten satanizm się szerzy. Ja nie wiem, czy tak znowuż nie postrzeżenie, bo mam wrażenie, że jest on coraz bardziej widoczny. Niedawno czytałem tekst o budowie świątyni poświęconej Lucyferowi w Meksyku. A więc jest to rzecz, która jest coraz bardziej widoczna i chyba nie jest to już takie niepostrzeżone. I przeskoczmy teraz do początku czasopisma Polonia Christiana, gdzie znajdujemy z kolei edytorial Jerzego Wolaka zatytułowany prowokacyjnie Prolajferzy wszystkich krajów łączcie się. Jest to rzecz jasna nawiązanie do słynnego manifestu komunistycznego. Autor zresztą postuluje stworzenie tak zwanej międzynarodówki prolajferskiej. Międzynarodówki, która wykorzystałaby sytuację, jaka wytworzyła się po delegalizacji aborcji na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych i która by wykorzystała tę sytuację, nim środowiska promujące cywilizację śmierci się ogarną i przystąpią do zdecydowanego kontrataku. Zresztą ci, którzy śledzą to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i śledzą informacje nie tylko w mediach głównego nurtu, wiedzą, że w gruncie rzeczy toczy się tam nieustanna batalia między zwolennikami cywilizacji życia, a zwolennikami i promotorami cywilizacji śmierci. W tej batalii na czele niestety cywilizacji śmierci stoi nominalnie katolicki prezydent Joe Biden. I jest to sytuacja bulwersująca, sytuacja zasmucająca, dlatego że postawa samego Ojca Świętego, czyli papieża Franciszka, w tej sytuacji jest niestety niejednoznaczna. Z jednej strony Ojciec Święty znany jest z wypowiedzi, w których potępia aborcję, zdecydowanie ją potępia, a z drugiej strony w sytuacji, kiedy jego głos jest bardzo ważny, bo przecież Joe Biden jest członkiem Kościoła katolickiego, papież wydaje się nie reagować stanowczo, nie karcić, no, członka Kościoła katolickiego, tak? I ci, którzy śledzą to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wiedzą też, że w ostatnim czasie skandal wywołało aresztowanie dwóch prolajferów. Jeśli dobrze pamiętam, to w obu przypadkach mamy do czynienia z katolikami,
a na pewno w pierwszym przypadku agenci wtargnęli do domu tych pro-liferów przy całej rodzinie, w pełnym uzbrojeniu wtargnęli, strasząc też w ten sposób dzieci pro-liferów, którzy nie zrobili tak naprawdę nic złego. A więc toczy się batalia o życie, o cywilizację życia w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a Jerzy Wolak postuluje stworzenie międzynarodówki pro-liferskiej. Króciutko omówiłem trzy felietony z tego wrześniowo-październikowego wydania dwumiesięcznika Polonia Christiana, a może troszkę za długo. Mogą Państwo wyrazić swoją opinię pod spodem w komentarzu. I chciałbym jeszcze na koniec, już naprawdę w wielkim skrócie, powiedzieć parę słów o pozostałych felietonach. A mianowicie mamy tutaj felieton Bogusława Bajora, Lepsza cząstka, zabawny felieton, w którym autor przytacza anegdotkę z historii Kościoła, z historii ojców pustyni, o tym, jak właściwie ustawić sobie priorytety w życiu, co to znaczy prymat życia duchowego nad życiem materialnym, czy oznacza to zaniedbanie kwestii materialnych, i to jest rzecz, którą warto przeczytać z całą pewnością. Ksiądz Roman Kneblowski z kolei w felietonie Francja Elegancja zastanawia się nad tym, czy powinniśmy mieć w ogóle jakiekolwiek kompleksy w stosunku do Francji, której symbolem i symbolem francuskiego wyrafinowania jest Wersal. Autor pisze tutaj między innymi o aresztowaniu pewnego dyplomaty francuskiego na Wawelu. A dlaczego się tak stało i o co chodzi, to znajdą Państwo w tym felietonie. Z kolei Krystian Kratiuk w felietonie Pokuta, pokuta pisze o pielgrzymce pokutnej Michała Ulewińskiego, którą odbył w tym roku, wędrując przez całą Polskę z 15-kilogramowym krzyżem, który dźwigał właśnie w ramach pokuty. I Krystian Kratiuk zastanawia się nad tym, czy nie powinniśmy, aby pójść w jego ślady. Z kolei Konrad Kuś zachęca nas do pasożytowania w tekście właśnie pod takim tytułem Pasożytujmy i czerpania inspiracji ze zwierząt. Tekst trochę o kotach, trochę o ekologii. A dlaczego zachęca nas do pasożytowania? To dowiedzą się Państwo z tego felietonu oczywiście. A i na końcu mamy też krótki felieton ponownie Jerzego Wolaka z ilustracją dzieła sztuki, jak zwykle zresztą. I autor snuje tutaj refleksję na marginesie słów Chrystusa o znaku Jonasza. Refleksję o wierze i niewierze i o tym, czy można przekonać niewierzących, czy są na to szanse i dlaczego w pewnych sytuacjach jest to niemożliwe. Zachęcam do lektury tych felietonów, a także całego czasopisma Polonia Christiana numeru wrześniowo-październikowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.